Wydaje mi się, że za chwilę jesteśmy. Coś ruszyło, teraz mi załapało. O. o jest. Dobrze, chyba jesteśmy już na żywo. Y Dzień dobry, Patryk Szynkowski z tej strony. Przepraszamy za 10-minutowe spóźnienie. Miło mi Was wszystkich przywitać. Spotkamy się dzisiaj w ramach dyskusji Upadek polskich stoczni o kompromitacji trzeciej RP. Niegdyś symbol rewolucji, dziś polskie stocznie walczą o przetrwanie. Skąd ich wielkie znaczenie w historii PRL? Czy mają przyszłość w trzeciej RP? Yy, jako yy, pomorski okręg yy, wakacje 2020 roku zaangażowaliśmy się w protesty stoczniowe organizując jeden w Łunowie, Morska, yy, na Rondzie w Łunowie. Morska Stocznia Remutowa w Finoujściu przed 2013 rokiem cieszyła się opinią jednej z trzech najlepiej prosperujących stoczni w Polsce. Jednak po połączeniu z, z MS Gryfia znacznie podupadła. Część winy ponosi nieodpowiedzialne rządowo powołane kierownictwo, o których nadużyciach pisał już portal Strike EU oraz Gazeta Wyborcza. Pomimo obietnic pani premier Bratyszyd w 2013 roku, żadne działania w celu jej odbudowy nie zostały podjęte, a stoczni, jak groziła, tak grozi obecnie prywatyzacja. Żądaliśmy odbudowy polskich stośni zgodnie z obietnicami rządu, skończenia z partyniactwem w stoczniach otwartości na głosy związkowców, zapewnienia miejsc nauki i zawodów związanych z przemysłem stoczniowym. Y, dalej tego żądamy, y, a dzisiaj spotykamy, spotykamy się, by porozmawiać o y, historii przemysłu stoczniowego. Y, chciałbym oddać głos Jarosławiu Urbańskiemu, y, Międzyzakładowej Komisji Instytutu Pracowniczej w Poznaniu. Proszę, Jarku, przedstaw nam... Y, Dawniejszą historię przemysłu stoczniowego, proszę. Dzień dobry wszystkich serdecznie witam. Mam nadzieję, że mnie słychać, i widać odpowiednio. Przygotowałem taką krótką jakby prezentację, bo chcę przedstawić historię protestów w przemyśle stoczniowym. W takim jakby ekspresowym tempie. No, nie ulega wątpliwości, że przemysł stoczniowy miał kluczowe znaczenie dla rozwoju ruchu pracowniczego, związkowego w Polsce, przynajmniej przez ostatnie, przez ostatnie 50 lat. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja osobiście miałem udział w protestach, brałem udział w protestach, w, tak jak razem z moimi przyjaciółmi z inicjatywy pracowniczej w 2002, w 2003 roku, kiedy to była kolejna fala jakby protestów pracowniczych w Przemyśle Stoczniowym i nie tylko. No i niejako inicjatywa pracownicza powstała na fali tych, tych protestów i chciałbym może teraz spróbuję udostępnić, udostępnić prezentację? Widać ją? Tak, wszystko widać. Wszystko widać. No właśnie, teraz przychodząc jakby do sedna sprawy, tutaj na tym pierwszym slajdzie, który przygotowałem, widać na dole na wykresie taką linię, która przedstawia jakby produkcję, jakby historię produkcji przemysłu stoczniowego w Polsce podzieloną jakby na takie dwa etapy, dwa cykle. Jeden cykl się zamyka w obrębie PRL, a drugi jakby w odrębie w obrębie trzeciej RP, i widać wyraźnie, jakby, że te cykle, jakby w którymś momencie jakby wzbierała ta produkcja przemysłowa stoczniowa, a potem nastąpił jakby upadek, i to właśnie w takich dwóch jakby dosyć nawet o tym samym jakby okresie jakby w tych dwóch, tych dwóch cyklach. I jeżeli chodzi o protesty pracownicze, oczywiście, są to są najbardziej z historycznego punktu widzenia kojarzone. To są te protesty z lat 70. czy trzeba powiedzieć, znaczy z roku 70, czy trzeba było powiedzieć właściwie z 1970-71, to był jakby pierwsze taka wstrząs, który. Miał miejsce. On po prostu miał różne przyczyny, najczęściej w różnego rodzaju relacjach historycznych, czy omówieniach historycznych, historycznych, pisze się o podwyżkach cen na różne artykuły i także podkreśla też się realny tak naprawdę spadek zarobków. Z drugiej strony, co może bardziej dziwić dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, to pod koniec lat 60. w Polsce. Wystąpiło takie ukryte jakby bezrobocie, w tym sensie, że byli bezrobotni, chociaż się tak za dużo o tym nie mówiło, że te nowe inwestycje w różnego rodzaju gałęzie przemysłu nie nadążały za potrzebami, No to też trzeba pamiętać, że właśnie lata 70., to też jest początek 70. czy koniec 60. to też jest wejście w okres jakby no wieku produkcyjnego, wieku zawodowego początku kariery zawodowej wyżu demograficznego który się pojawił po, po wojnie no i po prostu polskie społeczeństwo było wówczas bardzo młode prawie 50% to były osoby właściwie młodzież która po prostu no, wchodziła na rynek pracy. Trudno mówić wtedy o rynku pracy, ale, ale de facto tak było, bo o zatrudnienie wcale nie było tak łatwo. No i były też pewne trudności, chociaż na tym wykresie tego nie widać. Yy, można mieć pewne wątpliwości co do statystyk, w każdym razie już były też wtedy pewne trudności w niektórych omówieniach, omówieniach jakościowych, powiedzmy się pojawia trudności w samych branży, że, że, że obserwowano już powoli pewien zastój który jakby no się bardziej konkretnie pojawił w kilka lat, w kilka lat później. No i wtedy doszło do drugiego, najbardziej znanego, jakby takiej najbardziej znanej fali strajkowej z lat 1980-81. Znowu jakby stocznia też gdańska i stocznia szczecińska. Jakby to, znamy tą historię, też problem dotyczący spadku realnych wynagrodzeń, ale już też wyraźnie było widać i to widzimy na tym wykresie, że to był też spadek koniunktury, że ta produkcja spadała w przemyśle stoczniowym i to też jakby Przyczyniło się do, no, do, do, do protestów społecznych w tamtym okresie. Następnie, jakby transformacja jakby przyniosła, bo no to też wzrosła też koniunktura międzynarodowa, jeżeli chodzi o budowę nowych statków i polepszyła się sytuacja w branży stoczniowej przez lata 90. i taki jakby tąpnięcie, pierwsza, potem zaraz drugie, nastąpiło właśnie, te pierwsze nastąpiło w latach 2002-2003, na których bym się chciał tutaj zatrzymać i bliżej opisać. I jakby no tutaj Ostatecznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o ten okres, no to yy, mówimy tutaj nie tylko o stoczniach, bo nie tylko rozwinęły się stocznie, ale rozwinęły się też właśnie szereg innych zakładów pracy. Yy, no i tutaj, jakby yy, takim jakby dokładnym przykładem, yy, yy, jakby fabryki czy, czy zakładu powiązanego w stoczniowym, to oczywiście były zakłady Cegielskiego, które mniej więcej od końca lat 50. w latach 60. zaczęły produkować silniki okrętowe, yy, ale na przykład była też tak, firma w Reczu, Remor, dobrze pamiętam, która też jakby produkowała na rzecz przemysłu stoczniowego. No i ten ostatnie zakończenie, czyli właściwie bardzo niski, jakby produkcja w porównaniu do lat poprzednich, no to jest też w ogóle inny, inny jakby obraz przemysłu stoczniowego, który jakby widzimy w tych ostatnich latach, to są też bardziej może remonty, a mniej produkcja jakby dużych jednostek, to są też mniejsze jednostki, jakby to zupełnie inaczej teraz ta, ta sytuacja w, wygląda. Jeżeli chodzi o te kwestie protestów, o których chciałem więcej powiedzieć w 2002 roku, a to właśnie tutaj Szczecin jakby odegrał jedną ważniejszym, ważniejszą rolę. Tamte protesty były bardzo takie no, zauważalne, wielotysięczne, cała załoga właściwie protestowała. Powstał taki komitet protestacyjny. Tutaj na tym slajdzie przedstawiam takie dwa dokumenty tego, z początku właśnie tego trochę tego protestu. Pracownicy nie mieli wypłacanych pensji, boż właśnie wtedy uderzył jakby ten kryzys w przemyśle stoczniowym, ale nie tylko w przemyśle stoczniowym, w ogóle światowy kryzys gospodarczy i no, żądano jakby restrukturyzacji. No tam będę trzeba tutaj powiedzieć, że Stocznia Szczecińska przez lata 90. była przedstawiana jako taki. No, Sztandarowy zakład, zakład pracy, który jakby przeszedł pomyślną restrukturyzację, jakby wkomponował się te w nowe realia, miał się wkomponować w te nowe realia życia gospodarczego, a to nagle okazało się, że tak do końca nie jest, że tu y, przyszedł kryzys i, i no i, i pojawiły się problemy, niewypłacone pensje, y, groźba upadku stoczni, być może strata, bo to licząc w całej branży, szacowano wtedy, że może 30 tysięcy. 000, może 60 tysięcy miejsc pracy, a to trzeba też pamiętać, że to było w okresie, wszystko się dzieje, kiedy w Polsce rejestrowana stopa bezrobocia właściwie przekracza w niektóre miesiące nawet 20%, czyli jest w ogóle bardzo wysoka. W zasadzie, gdyby też uwzględnić jakby, znaczy, było gdzieś około 3 milionów osób bez pracy, a tak naprawdę nawet mówiło się o więcej, jakby taka część osób po prostu nie była zarejestrowana. No i taka sytuacja oczywiście powodowała, że wraz jakby ze stoczniami, czy tą stocznią czy tutaj konkretnie na dno mogły iść inne zakłady pracy. Problemy zaczęły przeżywać właśnie ten remor z też Cegielski produkujący, jak mówiłem, silniki stocznia szczecińska. Tak naprawdę w tym momencie zaczęła zalegać Cegielskiemu 100 milionów złotych. To doprowadziło do do jakby do sytuacji, że zakłady Cegielskiego jako część przemysłu stoczniowego w szerszym znaczeniu zaczęły mieć duże problemy. To jest taki wykres pokazujący, jak spadły zarobki robotnikom właśnie w tym 2000, robotnikom w Cegielskiego w tym 2002 roku ten spadek zarobków wynosił nawet 15%, tak mniej więcej. Spadły one i nominalnie, ale też realnie w stosunku do płacy, do, płacy, do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i potem było jakby trudno ten dystans jakby odrobić tak do tego średniego wynagrodzenia, bo robotnicy cegielskiego właściwie wcześniej bardzo dobrze zarabiali relatywnie właśnie powyżej tej, wyraźnie powyżej tej średniej wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Po tym załamaniu się, jakby w 2001-2002 roku no to ta sytuacja już nigdy potem tak dobrze nie wyglądała. Co jeszcze, no, trzeba powiedzieć też, że w Cegielskiego dotknęły, tak jak też innych zakładów związanych z przemysłem stoczniowym ówczesnym, masowe zwolnienia. Zwolniono blisko 500 osób w tamtym okresie. I to też było jakby no, taki jednym z, ze symptomów, co doprowadziło do takiego szeregu protestów pracowniczych. Te protesty pracownicze dotyczyły stoczni, tak jak mówiłem wcześniej, w Szczecinie, ale też w szeregu innych, ze względu na to, że ten kryzys miał bardziej taki globalny charakter, znaczy szerszy charakter, no to dotyczyło to też innych zakładów pracy, nie tylko właśnie stoczni, tylko do, także Cegielskiego, zakładów w Ożarowie Mazowieckim, Bizon Bialu z Białostoku, Nysy, i tak dalej. To wszystkie te zakłady, przedstawiciele tych komitetów protestacyjnych, tych załóg w lipcu 2002 roku przyjechały do Stoczni Szczecińskiej, gdzie powstało takie ciało, które się nazywało Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjnym. Powołane zostało w Szczecinie, biuro miało swoje w, po w Poznaniu, no, jakby obrady tego, tego podmiotu odbywały się, a to w Poznaniu, a to w Szczecinie, czasami też w innych miejscowościach, no i próbowało koordynować te wszystkie protesty w różnych jakby zakładach pracy i różnych branżach. Yy, I to jest, yy, no i w, 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 w konsekwencji skończyło się to tak, że o gdzieś od około 2004 roku te jakby um, sytuacja w, w branży się poprawiła, i nikt nie spodziewał się, że to będzie tylko jakby czasowo, ale to doprowadziło też do tego, że na przykład robotnicy Cegielskiego chcieli jakby, żeby im zrekompensować te wcześniejsze straty związane z obniżeniem wynagrodzeń. Wybuchły masowe protesty w 2007 i 2008 roku domagające się radykalnych, radykalnych podwyżek. Jak te protesty wybuchały, to wówczas właściwie zakłady Cegielskiego miały cały portfel, pełen portfel zamówień na silniki okrętowe aż do właściwie 2009 roku. Potem się jednak okazało, że, że, że jednak trwa kryzys też w branży światowej. Jeżeli chodzi o budowę nowych statków. No i ta sytuacja zaczęła się komplikować. W 2008 roku już też pojawiły się pierwsze protesty stoczniowców, odnotowano w trójmieście. Tam też to te niezadowolenie zaczęło rosnąć. No i na przykład też była taka duża demonstracja w obronie przemysłu stoczniowego w Poznaniu, która odbyła się w październiku 2008. 9 roku to demonstrowali no, głównie siłami to było pracowników pracowników z cegielskiego ale przyjechali też na przykład przedstawiciele różnych innych zakładów pracy w tym ze stoczni Gdańskiej pamiętam no i podobnie niestety doprowadziło to do sytuacji, że te ponowne jakby załamanie się, które właściwie można powiedzieć, że w jakimś sensie likwidacja jakby przemysłu stoczniowego w Polsce na takiego na jakby budownictwa, w każdym razie okrętowego, na szerszą skalę właściwie się wówczas dokonała. Dokonano też w Cegielskim wówczas znowu ponownych zwolnień. Kilkaset osób kolejnych musiało odejść, zostały właściwie wyrzuconych. No i tak naprawdę w, w tym momencie możemy powiedzieć, że to był powoli koniec produkcji silników okrętowych w, w Cegielskim i, i te, ten, ten cios jakby wyrzucił cegielskiego można powiedzieć z branży stoczniowej coraz częściej cegielski przedstawia się na jakieś inne formy Zamówień. Oczywiście też produkował części zamienne cały czas, ale to jest jakby osobna, osobna, osobna kwestia. To może, może też dodać to, że, że, że tak naprawdę tutaj ważnym jakby elementem cały czas tej układanki dotyczącej przemysłu stoczniowego były zachodnie firmy, korporacje, które tak naprawdę częściowo kontrolowały zarówno dostawę. Czy zarówno zamówienia, to znaczy one przynosiła, jak na przykład firma MAN, ona przynosiła zamówienia na, na silniki okrętowe do Cegielskiego, ona jakby pobierała opłaty licencyjne od Cegielskiego, jeżeli chodzi o produkcję tych silników, tak naprawdę drenując jakby zyski z, z Cegielskiego, wreszcie też ci jakby monopoliści w produkcji silników okrętowych, te firmy, które udzielały tych licencji, tak naprawdę starały się kontrolować produkcję części zamiennych. No to pokazuje, że tutaj jakby tych takich nawet może ukrytych aktorów nie tylko to była kwestia rządu, nie tylko Unii Europejskiej, ale właśnie też jakby korporacji, które tutaj miały ukryte swoje własne interesy, które lokowały zamówienia to tu, to tam i one też w dużej mierze de decydowały o tym, jak ten układ i jak ta sytuacja w, w polskim przemyśle stoczniowym się rozwija. No i dochodzimy do tego momentu jakby no najbardziej chyba przełomowego i znaczącego. No to właśnie to pytanie o tą kompromitację, kiedy kiedy pojawia się ta globalna która dodatkowo Polska weszła do Unii Europejskiej, no i okazało się, że, że, że nie ma zgody jakby Unii Europejskiej, zostało to wynegocjowane, że Polska jakoś wspierała, znaczy rząd polski, państwo wspierało przemysł stoczniowy i odbyła się taka duża debata. W lipcu 2008 roku w Sejmie właśnie na temat sytuacji w przemyśle stoczniowym i przyszłości przemysłu stoczniowego. I tutaj właśnie minister ówczesny, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad powiedział, że, że jeżeli chodzi o stocznie. Polskie to należało to załatwić z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, należało załatwić program przejściowy dla polskich stoczni, program restrukturyzacji i dopuścić pomoc publiczną po wejściu do Unii Europejskiej, a także należało załatwić rzecz najważniejszą, której nie załatwiono, przez co mamy dzisiaj z tego tytułu problemy ubezpieczenia Kontraktów eksportowych zaliczek armatorskich nie są zaliczane do pomocy publicznej. Tego państwo nie zrobiliście, to się zwrócił jakby do posłów, także poprzednich rządów, że to było jakby zaniechanie. No, i faktycznie to doprowadziło do sytuacji, że chyba od pierwszych dni stycznia, następnego roku jednak Unia się nie zgodziła na pewne formy pomocy publicznej dla stoczni. Stocznie musiały zostać jakby sprywatyzowane, ale realnie one oznaczały właściwie koniec budowy wielkich jednostek. Jakby okrętowych na masową skalę. No i ta jakby ta, ten przemysł zaczął kompletnie, kompletnie inaczej wyglądać. I ostatni slajd, który może warto w tym miejscu tutaj omówić, związany jest z tym, jak wyglądała sytuacja globalna, bo no to właśnie z jednej strony mamy jakby ruch pracowniczy, który buduje się w oparciu o tą strukturę jakby przemysłu stoczniowego, silne uzwiązkowienie w tej branży występowało, są konkretne żądania, konkretne oczekiwania. Jest też rząd, jest państwo, które stara się jakby rozwijać początkowo tą Tą produkcję, nagle przychodzą różnego rodzaju kryzysy, zawirowania, no i wtedy zaczyna się to robić jakby takie polityczne zamieszanie wokół tego. Rządy się jakby nawzajem przerzucają odpowiedzialnością. Kolejna ekipa rządowa, kolejny rząd ma inny pomysł na to, co zrobić z przemysłem stoczniowym, a w końcu, no jakby ta produkcja upadła. I tutaj mamy na tym wykresie, mamy taką pokazane, jak przez cały właściwie wiek XX, do początku naszego, naszego wieku, jak wyglądała produkcja, czy procentowy udział ściśle mówiąc, produkcji statków poszczególnych krajów azjatyckich i Europy. Bo to właściwie można tak najbardziej ogólnie. Możemy powiedzieć, że tu mamy takich czterech głównych jakby graczy od, od, od dłuższego czasu, czyli to jest właśnie Japonia, Korea i Chiny oraz Europa, tak ogólnie rzecz ujmując, chociaż oczywiście w Europie różnego rodzaju państwa, Niemcy, Polska, Chorwacja, Wielka Brytania w którymś momencie. No i tak naprawdę na początku jakby jeszcze po zakończeniu wojny Europa jakby dominowała w tej produkcji. Stoczniowej, ale potem się okazało z biegiem czasu, że ona została kompletnie jakby przesunięta. To znaczy nastąpiło to, co potem nazwano w okresie jużby kapitalizmu neoliberalnego, nazwano tą alokacjami, które doprowadziły do tego, że znaczną część tej produkcji korporacje zaczęły lokować. W krajach, najpierw w Japonii, która stała się gigantem, jeżeli chodzi o produkcję statków, korzystając notabene też z protekcji rządowej, protekcji państwa, a potem kolejnie w, kolejno w Korei i wreszcie w ostatnim, już na początku naszego jakby stulecia główną rolę i dzisiaj właściwie największym potentatem produkcji silników, nie silników, ale w ogóle produkcji okrętowej po prostu są Chiny. I a, a cały czas po prostu ta kwestia dotycząca jak wygląda sytuacja w Europie, no to ta, to po prostu cały czas ten, ten ta, produkcja, ta produkcja, ta produkcja malała. I można powiedzieć, że to jest taka konkluzja, że de facto y, można powiedzieć, że że polska produkcja ona była rozwijana już jakby wtedy, kiedy tak naprawdę w Europie był odwrót od produkcji stoczniowej, co widzimy tutaj na tym, na tym, na tym wykresie. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że, że można było się spodziewać, że przemysł stoczniowy w Polsce, który zaczął się rozwijać w latach powiedzmy 60., tak naprawdę na większą skalę, może troszeczkę wcześniej, że to był że on jakby był pewnym ewenementem, bo generalnie trend w całej Europie był już wówczas spadkowy. Nie, oczywiście te wzrosty i spadki koniunkturalne w globalnej jakby produkcji przemysłu stoczniowego wpływały silnie na to, co się działo w Polsce i na to, jak też po prostu miało to wpływ na polską gospodarkę i na te cykle, o których wcześniej wcześniej mówiłem. I to w, chyba na ten moment wszystko, co miałbym y, do powiedzenia. Dziękuję. Dobrze, Jarku. Chciałbym cię spytać od razu, y, czy według Ciebie y, upadek tych polskich stoczni to jakieś celowe działanie, czy może kompromitacja, przez jakieś zaniedbanie pewne? A jeżeli celowe, to według Ciebie w jakim sensie było to celowe działanie? Jakiś y, pewien układ, czy po prostu program Unii Europejskiej? Znaczy to często się tak próbuje to jakby ująć, że to są jakieś celowe działania, ale to musimy mieć jakby świadomość tego, że tu mamy kilku jakby aktorów, którzy występują, tak? Czyli z jednej strony oczywiście mamy państwo i rząd w którymś tam okresie, no, który jest zainteresowany, żeby rozwijać jakąś gałąź przemysłu, choćby dlatego, żeby zapewnić, tak jak mówiłem, tam w latach 60. przychodzi wyż demograficzny, młodzi ludzie garną się do pracy, no, muszą gdzieś pracować. No to rząd chce jakby rozwinąć odpowiednie gałęzie produkcji, żeby ich zatrudnić. No i to było jakby też no, taką potrzebę. I, no i wtedy, i to, i to nie jest tylko jakby charakterystyczne dla Polski, ten udział z różnych przyczyn państwa i rządów, właśnie czy w Japonii, czy w Korei, czy w konsekwencji w Chinach jest jasno, jest jasno więc W związku z powyższym państwo rozwija taką, taką produkcję. No, ale pojawiają się też inni gracze. Znaczy no, innym tym graczem no, to są właśnie właściciele licencji. Kapitał, który zle, zleceniobiorcy, zlecenio duża część polskiej produkcji właściwie od, od dawna była tak kierowana na, na, na eksport i była uzależniona od międzynarodowej koniunktury i, i zapotrzebowania. I też tego właśnie, czy ci właściciele tych licencji tak przynajmniej mówię to na podstawie na podstawie tego, coś wydarzyło w cegielskim, jak to widziałem przez pryzmat cegielskiego, czy oni przyniosą, czy nie przyniosą te zlecenia, i czy one, te, te silniki do tych zamierzonych i planowanych okrętów, czy one zostaną wyprodukowane i dostarczone na wybrzeże, czy nie. Więc, no i wówczas zaczyna się taki problem. To znaczy, czy to napięcie między, między takim protekcjonizmem państwowym, rządowym, a tym kapitałem, głównie kapitałem zachodnim, który tutaj jakby no, rozwija tą produkcję, spróbuje kontrolować tę produkcję, jak one się po prostu te, te, te zależności układały. I, I w którymś momencie państwo prawdopodobnie, znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno się, tutaj się zorientowano, że tak naprawdę jest przyczyną to dużych problemów, znaczy za, załogi, które się to jest jakby... Wreszcie musimy powiedzieć o załogach, że rzeczywiście to są dziesiątki tysięcy osób zatrudnionych w konkretnych zakładach pracy, które mają konkretne umiejętności, które mają konkretne oczekiwania, które mają rodziny, które mają własne budżety domowe. No i no to też teraz są związki zawodowe, które mówią hola, to, to musimy tutaj teraz też to, to, to rozmawiać. W związku z powyższym dla Państwa, jeżeli nawet jest zła koniunktura, to nie jest tak prosto jakby zamknąć, no bo to też oznacza koszty społeczne, koszty socjalne. Socjalne. Ale dla, licenio, dla właścicieli kapitału, dla licencja, licencjonodawców tak nie jest. To, to oni nie muszą się przejmować jakby kosztami. Ci, którzy zamawiają te silniki, tak naprawdę nie muszą się przejmować silniki, silniki czy okręty, nie muszą się przejmować tymi, tymi konkretnymi jakby kosztami. W związku z powyższym, Odpowiadając na to pytanie, no to tak, no to w jakim sensie jednak rząd był odpowiedzialny, no bo musiał po prostu bardziej kreatywnie podchodzić do tej sytuacji, też politycznie i i, i, i mieć jakąś wizję tego. Ja myślę, że po prostu w latach 90. na kanwie takiego jakby zachwytu nad tym, jak się rozwinęła i jak się restrukturyzowała stocznia właśnie szczecińska, jakby stracano kompletnie czujność, nie fakt, de facto się tym jakby głębiej być może nawet nie interesowano i dopiero potem zaczęto rząd jakby w sposób spóźniony zaczął się interesować tymi kwestiami, kiedy już ludzie wychodzili na ulicę, protestowali i żądali tego, że aby doprowadzić do, do utrzymania produkcji stoczniowej, bo to są miejsca pracy, nie, państwo nie jest przygotowane, jest wysokie bezrobocie, no i co dalej? No i w tym sensie, no to oczywiście to była kompromitacja, że państwo nigdy nie potrafiło odpowiednio do tego podejść. Notabene, jakby koncepcji, w konsekwencji powiedzmy od lat, od, od 2001 roku i potem w kolejnych latach, tych koncepcji, jak restrukturyzować, co zrobić z przemysłem stoczniowym, było po prostu naprawdę bez liku. One się ciągle zmieniały, ciągle były nowe pomysły, co z tym, co z tym zrobić. To, na, to za każdym zmianą rządu, a nawet częściej po prostu przychodził ktoś, kto miał inny pomysł, i żadnego z nich nie realizowano. Do tego stopnia że na przykład w Cegielskim, kiedy stawało się już coraz bardziej jasne, że ten rynek jakby produkcji silników okrętowych może w konsekwencji no, faktycznie upaść czy przybyć niewystarczający, i zaczęto się zastanawiać nad tym, że no, mamy odnawialne źródła energii, można by produkować turbiny wiatrowe, no to potem menadżerowie w Cegielskim powiedzieli, to było tak właśnie też w początkach lat 2000 powiedzieli, no, że no ale to już jest za późno, bo rynek już jest podzielony. Więc tu, jakby też ta odpowiedzialność rządu, no to jest taka odpowiedzialność za zaniechanie, że nigdy nie potrafiono dostatecznie wcześniej jakby. Przynajmniej w te rządy trzeciej RP, że nie potrafiły do, dostatecznie wcześniej, jakby zauważyć pewnych pr problemów, a powinny, bo jednak mocno były po prostu powiązane i, i to był duży problem społeczny, generalnie rzecz biorąc. No i też były takie przywiązane do takiej koncepcji, że to niby rynek ma regulować wszystkie te, te problemy. No, rynek słabo reguluje kwestie, kiedy za pociągnięciem jakby jednego, jednym cięciem, na przykład dziesiątki tysięcy osób ląduje na bruku i to jeszcze dodatkowo kiedy już i tak bezrobocie jest tam podbijające pod 20%, co z dzisiejszej perspektywy to trudno sobie wyobrazić, ale takie bezrobocie oficjalne oficjalna stopa bezrobocia w 2002, 2003 faktycznie istniała, więc no więc rząd tutaj ewidentnie nie dał rady i zapłacił za to, i, i, i ktoś tam głowy poleciały, bo za tą sytuację z 2002 i 2003 roku, no to ta sytuacja i te protesty zmiotły z, z mapy właściwie politycznej SLD i tak naprawdę oskarżono no, premiera Millera głównie za te wszystkie zaniechania, więc, więc jakby no jakby konsekwencje y, polityczne jakby po, po tym jakoś tam jednak nastąpiły i y, 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 jakby to wszyscy wiedzieli, kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Przynajmniej w tym sensie. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz poprosiłbym Kacpra Olejarskiego z Polskiej Partii Stylistycznej Koło w Szczecinie o przedstawienie y, swojej, y, swojej prezentacji o przemyśle stoczniowym w teraźniejszości. Oddaję Ci głos, Kacper. Dzień dobry Państwu. Rolą mojego wykładu będzie na pewno w jakiś sposób poszerzenie niektórych partii wywodu mojego przedmówcy. Jednakże mimo wszystko skupić muszę się na, na przedstawieniu słów faktów. Taka jest rola mojego wywodu. Zanim przejdę do, do meritum, na pewno muszę nadmienić, iż z perspektywy stoczniowców czy Hmm. Czy ludzi, którym bardzo blisko do tej tematyki, na pewno e, wiele kwestii to, bę, e, to będą proste oczywistości, jednakże e, najważniejsze w tym wszystkim jest dla mnie to, aby, aby przyjąć dyskurs, który w jakiś sposób będzie pełnił rolę dy, dy, dydaktyczną, e, zwłaszcza dla młodych, dla, dla moich rówieśników, którym, e, dla których e, ta tematyka być może jest odległa. Dobrze, myślę, że to już jest czas, więc udostępnię prezentację. Dobrze. Zatem na wstępie chciałbym zacząć od tego, że ten przemysł, który Ostyluje wokół, wokół branży stoczniowej. Niewątpliwie jeszcze kilka lat temu, no może nie kilka, raczej kilkanaście, był, był naprawdę znaczącym ośrodkiem przemysłu okrętowego w Polsce i w Europie. Dziś, mówiąc o, o faktach, tak na dobrą sprawę, ten przemysł, tak jak wspomniał mój przedmówca, gwałtownie przeobraził się. Obecnie nie funkcjonuje już cykliczna, na masową skalę produkcja statków. Takie są fakty. Dlaczego mówię cykliczna? Dlatego, że jak może Państwo słyszeli, może nie, nowy rząd od, od początku prowadzenia swojej kampanii kładł bardzo silny nacisk na promowanie tej tematyki. Na umiejscowienie siebie w opinii publicznej w roli rządu, który naprawi poprzednie przewinienia, który w jakiś sposób doprowadzi do pewnej odbudowy, tak. Czego jednakże obecnie nie widać, a na potwierdzenie tego faktu jest to, iż, iż naprawdę wiele czasu minęło od tego, kiedy Postawiono stępkę pod budowę nowego promu e, na terenie Stoczni Szczecińskiej. E, to był taki zabieg, no, wydaje się dzisiaj z perspektywy czasu dość propagandowy, jak i e, próby pokazania, zwłaszcza opinii tutaj lokalnej, szczecińskiej, e, bo, bo na tej najbliższej tematyce z, z naturalnych względów się pochylam. Choć mechanizmy, o których mówię, na pewno. E, w wielu kwestiach pokrywają się z funkcjonowaniem zakładów na terenie całej Polski. Jednakże, więc zaczęto od, od szerzenia takich, takich mechanizmów, które ustawią nas, ustanowią nas, opinię publiczną, w poczuciu tego, że jednak tutaj już się, już się coś zaczyna dziać że postawiono stępkę, że rusza budowa. Zbudowano na terenie y, jednego z największych jeszcze funkcjonujących zakładów remontowych w Polsce, czyli w stoczni Gryfi, y, dwa lodołamacze, które niejako miało być takim y, początkowym przełamaniem, y, jednakże finalnie okazały się ta, te wszystkie zabiegi pewną, pewnego rodzaju kompromitacją, zważywszy na to, iż lodołamacze y, stworzono na szybko. Zbudowano je na terenie Stoczni Gryfi, jak już wspomniałem, i służyły tylko temu, aby przedstawić y, opinii publicznej w, podczas y, wizyty naj, najważniejszych o, osobistości na terenie Stoczni Szczecińskiej pewien obraz, obraz przemiany, która funkcjonuje. Jednakże tak nie jest. Ym. Dlatego też możemy mówić o, o funkcjonującym, wciąż Przemyśle remontowym, który w jakiś sposób wciąż utrzymuje się, który w jakiś sposób wciąż egzystuje, jednakże nie możemy mówić o, e, o przemyśle budowniczym na masową skalę, bo jeszcze do tego nie doszło. Jednakże na wstępie, zanim zacznę mówić, e, co obecnie, jakie są tego konsekwencje, chciałbym e, jeszcze trochę cofnąć się do, do początku funkcjonowania tych najważniejszych zakładów. Która część dzisiaj y, albo przez już nie istnieje, albo, albo straciła płynność finansową, albo, y, albo za chwilę ją straci. Y, I przedstawić pokrótce w, w telegraficznym w skrócie, y, co wpłynęło na tę sytuację, y, która wręcz wydaje się krytyczna i która całkowicie odmieniła y, zakres działania y, w tej sferze. Pierw chciałbym zacząć od, od stoczni, która była takim głównym katalizatorem e, tego wysoko rozwinio, rozwiniętego przemysłu na, na rynku rodzimym, e, która była niejakim e, mecenatem pozwalającym, mecenasem po, pozwalającym funkcjonować e, w spokoju chociażby. Mm, Edukacji polskiej, która ukierunkowała, ukierunkowywała młodych ludzi, zapewniając im rację bytu i, pozw i pozwalając wią wiązać swoją przyszłość z tym zakładem. Była to Stocznia Szczecińska e, SA, która dzisiaj wciąż to, toczyły się spory o nazewnictwo, dlatego nie bez przyczyny ująłem e, ten obszar infrastrukturalny w dwóch nazwach dzisiaj obecnie pełni funkcję tak naprawdę miejsca rozparcelowanego na lokalnych prywaciarzy. No i trzeba wspomnieć, iż współcześnie e, mimo wszystko ta stocznia dalej funkcjonuje, jednakże wiadomo, iż nie iż Kompletnie nie odbywa się to tak, jak funkcjonowało to kiedyś. A zaczęło się te przemiany, które zaczęły się dokonywać, miały swoje miejsce na samym początku lat 90.: Stocznia Szczecińska została sprywatyzowana i powstała spółka Stocznia Szczecińska Porta Holding, która od razu jak gdyby spłaciła państwu. 80, około 85 milionów w dolarach liczono z tytułu zaciągniętych długów przed, przed, przez jeszcze dawne przedsiębiorstwo państwowe. No i w latach 92-2001 przynosiła coroczny, coroczny zysk, tak naprawdę, który tak skrupulatnie przeznaczano na rozwój. Podnoszono kapitały własne stoczni. No i w 1995 roku portfel zamówień przekroczył, uwaga, miliard 750 milionów dolarów, przez co stocznia w opinii międzynarodowej tak została sklasyfikowana na piątym miejscu na świecie pod względem zamówionego tonażu i na dziewiątym pod względem rocznej produkcji, co czytył, co... Czyniło ze stoczni Szczecińskiej ogromny motor napędowy. Stocznia oczywiście współpracowała e, z wieloma innymi e, spółkami, tak, e, z tak zwanymi spółkami córkami, e, zatrudniając około 10 tysięcy pracowników. No i trzeba wspomnieć, e, iż w latach 91-2001 zasadniczo bez żadnej pomocy państwa. E, Wyeksportowano aż 160 statków. A zyski w przeliczeniu na, na kwotę współcześnie wynosiły około 8,5 miliarda dolarów. Więc zasadniczo można, można mówić o tym, że co rok, w jeden rok, oddawano do, do użytku około 20 statków. Więc tak co dwa tygodnie pomijając, nie skupiając się jedynie na tych wielkich inwestycjach, tak naprawdę oddawano takie i inne konstrukcje. Także zadłużenie w latach 91-2001 nie, wy, nie występowało ani wobec budżetu, ani Zakładu Ubezpieczeń społecznych. No, a zobowiązania finansowe występowały w typowej dla branży wysokości, co przekładając na, na przyjęte normy, nie różniły się szczególnie od, od, od innych zakładów na rynku światowym. Problemy zaczęły się zaś mniej więcej, no. Tak w połowie lat 90. choć e, trzeba wspomnieć, iż stanowisko rządu w 1995 roku zakładało e, oczywistą pomoc e, tej spółce, e, która spodziewała się wzrostów na rynku okrętowym. E, jednakże jak pokazała historia, ta pomoc później. E, no niestety, e, nie była taka jak, jak, jak oczekiwano. Bo państwo, skarb państwa, który partycypował w roli akcjonariusza zasadniczo, bardzo utrudniał w wielu, w wielu sytuacjach funkcjonowanie tego zakładu. I co doprowadziło do osłabienia pozycji szczecińskiej stoczni, porta holding, a później do, do ogłoszenia jej upadłości. Jakie to były działania? No, chociażby takie, że, że ówczesny minister z ramienia rządu SLD, pan Jacek Piechota, chcąc przeszkodzić niejako realizacji układu z wierzycielami, których stocznia wtedy bardzo potrzebowała, bezprawnie wszedł w rolę reprezentanta kapitałowej spółki prawa handlowego. Co niejako składa, złożył w sytuacji kryzysowej, kiedy Stocznia ubiegała się o pomoc od banków, irracjonalną propozycję, którą banki odrzuciły i finalnie nie doszło do, do umowy. Trzeba też wspomnieć, iż chociażby z ujawnionych materiałów CBA można wysunąć wniosek, iż Rząd jeszcze przed w ogóle samą upadłością stoczni celowo zaniechał, celowo zniechęcał w ogóle inwestorów, o których ubiegała się stocznia o ich pomoc. No i to doprowadziło do, do tego, iż, iż stocznia tej pomocy nie otrzymała w, w momencie kiedy nastąpił ten kryzys. I tak naprawdę końcem tej, tego zakładu, w takiej formie, o której teraz mówię, było to, co wydarzyło się w 2002 roku, kiedy członkowie zarządu Stoczni Szczecińskiej zostali bezprawnie zatrzymani a ich, a, i przetrzymywani w areszcie. Później, jak się okazało, sąd orzekł, iż, iż ten areszt był nieuzasadniony. Wypłacając odszkodowania, no, ale wówczas zagarnięto część, część majątku tej prywatnej spółki. No i to okazał się tak naprawdę precedens na, na skalę cywilizowanej Europy, bo rząd e, państwa, będącego niejako członkiem Rady Europy, e, posadził do aresztu właścicieli prywatnego przedsiębiorstwa tak? i jeszcze na dodatek zagarnął część ich majątku. Później dokonuje się restrukturyzacja, zwalnianie części pracowników i powstaje Stocznia Szczecińska Nowa. Już nie tak, już nie tak znacząca, wręcz z 10, prawie 10 tysięcy pracowników wraz z, matkami, wraz z firmami córkami zmniejsza się ten personel do około 4 tysięcy pracowników. Co jest ważne? Następuje czas, kiedy stocznia wciąż prosperuje, wciąż funkcjonuje. Jednakże pole... Pod... państwo polskie podlega określonym traktatom unijnym. No i trzeba wspomnieć, iż te traktaty unijne w jakiś sposób kolidują z działalnością stoczni. Kolidują w taki sposób, iż Tutaj również to, o czym mówił yy, mój przedmówca. Yy, yy, ważnym dla funkcjonowania stoczni było to, yy, i co w jakiś sposób przesądziło o, o ich upadku, było to, iż rząd SLD nie, nie, wyno, nie, nie wynegocjował z Unią okresu przejściowego dla, dla polskich stoczni. Co było jedną z przyczyn jej zapaści. Tak? Późniejsze próby restrukturyzacji były notorycznie odrzucane przez Komisję Europejską. Zaś to, co tyczy się samego funkcjonowania stoczni, nie podobało się e, ówczesnym politykom europejskim, ze względu na to, iż uważano, iż, że stocznia pobiera pieniądze w sposób bezprawny. Więc pomimo tego, iż ta stocznia zrestrukturyzowana, stocznia Szczecińska Nowa, która. Niejako była takim sztucznym tworem, w jakiś sposób próbowała funkcjonować. Niestety musiała zostać zamknięta ze względu na, na to prawo traktatowe, które w jakiś sposób uniemożliwiało, tak. Z perspektywy, z perspektywy prawa unijnego było to po prostu niedozwolone. Oczywiście rząd polski miał prawo. Ubiegać się o drugą szansę dla, dla największej stoczni w Polsce pod względem produkcji statków, jednakże to się nie dokonało. Niestety rząd, późniejszy rząd Donalda Tuska nie odwołał się od, od decyzji Komisji Europejskiej, co zrobiła chociażby w przeciwieństwie do, do rządu platformy Francja, którą której największa stocznia w Sant Nazar y, posądzona o podobne y, nieścisłości odwołała się po, y, pozytywnie i stocznia odwołała się z wynikiem pozytywnym i stocznia funkcjonuje do dzisiaj. Upadek stoczni niewątpliwie rozlał się na wiele innych branż, y, które kooperowało, tak, na zasadzie y, sieci naczyń y, powiązanych ze sobą. Były to chociażby zakłady Cegielskiego w Poznaniu. Była to też. Przechodząc do następnego slajdu. Stocznia Rzeczna Odra. To jest oczywiście tylko jeden z, z wielu przykładów, bo, bo tych zakładów było więcej. Część się utrzymała, część nie. Akurat Stocznia Rzeczna Odra w, w pewnym momencie swojej działalności weszła w skład grupy. Porta Holding. No i przez to, że Stocznia Szczecińska była skrupulatnie ograniczana w swojej działalności i nie była w stanie w pewnym momencie wypłacić pieniędzy swoim pracownikom, ta niestety również po wykupie akcji przez prywatnych inwestorów podupadła i, i w, w pewnym momencie przestała. Produkować. Ta z kolei zajmowała się tym, co może nie wpisywało się w, w wykresy wielkich inwestycji, ale w jakiś sposób bardzo dopełniała ten rynek, produkując wysokiej jakości w przemyśle tak zwanym brokerskim, produkując pchacze, barki i nie tylko. Tutaj niestety te powiązania ściśle. W, związane z tym, iż wchodziła w, w, w grupę, w spółkę, po prostu pociągnęła ją razem na dno, te powiązania pociągnęły razem na dno Odrę z, ze Stocznią Szczecińską. Jednakże oczywiście tych przykładów jest więcej. Tutaj chciałbym się odnieść do tego, co, co już po, po samym upadku Stoczni Szczecińskiej. Oczywiście wówczas, kiedy... Stocznia Szczecińska upada. Na, dla, dla wielu tysięcy pracowników jest to niejaki szok. Który, y, pracownicy z dnia na dzień tracą y, pracę. Pomimo pewnych odszkodowań, wielu z nich nie potrafi odnaleźć się w, w nowej rzeczywistości. Y, ówczesny rząd jeszcze porywa się na wybitny cynizm i niejako proponuje y, pracownikom prze, przebranżowienie pomoc w przebranżowieniu, które miało sfinansować państwo na, na psich fryzjerów, na, na florystów i nie tylko. Ewentualnie na ekspertów od wieczornego makijażu. No jednakże wiadomo, iż to był, była to rzecz nierealna i tylko w jakiś sposób pogrążyła stoczniowców w tym, co działo się dalej. Ten przesyt pracowniczy nie... Był niewątpliwie trudny do, do, do zaimplementowania, tak? Inne zakłady, które też funkcjonowały prywatnie, nie były w stanie na masową skalę przyjąć tej rzeszy pracowników, co w późniejszym czasie doprowadziło do, do masowej emigracji lub też czasowej emigracji w celach zarobkowych. No i wiadomo, że... Wiadomo, że taki mechanizm doprowadza w późniejszym czasie do tego, iż trudno takiego pracownika ściągnąć z powrotem. Jednakże w odstępstwie czasowym powstaje zakład, który, który powstaje z, imię, z ramienia Platformy Obywatelskiej, który w jakiś sposób miał niejako spróbować odbudować ten niewykorzystany potencjał. Była to fabryka ST3 Offshore, który, która miała zajmować się produkcją niezwykle skomplikowanych konstrukcji pod budowę elektrowni wietrznych i nie tylko. Stocznia ta otrzymała na budowę pieniądze kredyty od Unii Europejskiej i miała postawiony warunek, iż iż musi przetrzymać ileś lat, w innym, w innym przypadku, w innym przypadku te, kredy, te poręczenia kredytowe będzie trzeba spłacać. No i jak się okazało, niestety przy pierwszym kontrakcie ST3 nie była sobie w stanie poradzić. Niestety te specjalistyczne zamówienia niestety te specy, specjalistyczne zamówienia nie miały zapotrzebowania na rynku. I także dyrekt, kadra dyrektorska, która zarządzała stocznią, też w jakiś sposób przez, przez jej strukturę rozmywała ponoszenie od, odpowiedzialności za, za podejmowanie decyzji w sprawie inwestycji. A wyglądało to tak, że ST3 w jakiś sposób była podzielona na inwestorów z Polski inwestorów z Niemiec. To niestety doprowadzało do wielu konfliktów. To doprowadzało do tego, iż dyrektor, kadra dyrektorska, która była zapewniona przez Niemców, w jakiś sposób, w jakiś sposób doprowadziła strukturalnie do tego, iż, iż było bardzo dużo dyrektorów w tej spółce. A zarobki na tych samych stanowiskach pracowniczych, dla stoczniowców, nie, dla, dla pracowników z Niemiec były wynosiły więcej niż dla pracowników polskich, a w pewnym momencie, kiedy stocznia zaczęła odczuwać niejako Bolączki związane z problemem utrzymania się, po prostu wówczas kadra niemiecka po prostu opuściła, w jakiś sposób zrezygnowała z dalszego inwestowania. No i później, kiedy już ogłoszono brak płynności finansowej, zwolniono ostatnich pracowników i, i tak zakończyła się działalność. A niestety kredyty, które zostały zaciągnięte wciąż. Wciąż pozostają w gestii zwrotu należności. No i w jakiś sposób, co jest takim charakterystycznym, w jakiś sposób teraz tą infrastrukturę też tnie się na złom, którą zbudowano, żeby móc ją w jakiś sposób odkupić, tak? Żeby, żeby móc odkupić te zaciągnięte pożyczki, tak? I to w jakiś sposób, no, niestety kładzie się takim cieniem na jej funkcjonowaniu. Zważywszy na to, że, że stocznia miała naprawdę nowoczesny sprzęt i jedną z najwyższych, tak naprawdę najwyższą suwnicę tego typu do, do produkcji tych konstrukcji, no ale niestety tutaj też brakowało wsparcia, brakowało. Kasper, przepraszam Ci bardzo, muszę ci się wstrząsnąć na chwilę. Jarek chciałby skomentować twoją wypowiedź. Chciałbym też dopowiedzieć. Proszę oddaję tutaj Jarku głos. Znaczy chciałem, ale myślałem, że to po, po tym, To Kacper niech skończy, bo chciałem tylko y, się odnieść do, do pewnej wypowiedzi, więc y, może nie teraz jeszcze, to. Sorry, Kacper. Także mów dalej. Dobrze, to oddaję Kiedy sporo. Ten głos Proszę bardzo. Dobrze. No i co jest też charakterystyczne, tutaj również ta kadra dyrektorska w jakiś sposób to pozostaje w, dosyć kontrowersyjne, iż pieniądze unijne przeznaczała na chociażby na zakup limuzyn i na wiele takich kontrowersyjnych wydatków, jak chociażby doradców finansowych. Z Bawarii, których utrzymanie kosztowało, których pensja liczy... liczona była w, tysiąca... w tysiącach, znaczy w setkach, a... a niekiedy podchodziła pod ponad tysiąc w skali jednego dnia. I to było też dosyć takie kontrowersyjne. No i w pewnym momencie po prostu tych zamówień nie było wcale i stocznia nie była w stanie przetrwać. Gości się wyłączył. A, okej. Okay. Przepraszam Państwa. Kolejnym zakładem, który w jakiś sposób wciąż prosperuje, jest, znaczy, kolejnym. Jednym z niewielu, który wciąż prosperuje i utrzymuje się w, w, od wielu lat, jest Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia. Oczywiście jest to stocznia remontowa. Tutaj ta stocznia nie zajmuje się budową statków, tylko remontami, co jest dosyć dochodowym biznesem, jednakże tutaj znowuż można zarzucać wiele zaniedbań, które w jakiś sposób, którym w jakiś sposób uległa od, od końca lat 90. Do początku lat 2000, tak gdy mówimy o, o stoczni, która liczyła około 3000 pracowników, a dzisiaj jest to znacznie mniej. No i ta stocznia połączyła się w pewnym momencie w 2013 roku przy głośnych protestach załogi świnoujskiego, stoczni w Świnoujściu z morską stocznią remontową, która tam się znajduje. Oczywiście był to niewątpliwy cios dla, dla stoczni e, świnoujskiej, bowiem ta w jakiś sposób, e, choć mówi się o tym, iż, e, e, iż ta stocznia też bardzo opierała się na, 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 na pracy kontrahentów e, i w jakiś sposób też potrzebowała restrukturyzacji, bo jednak ta warstwa administracyjna e, była tam bardzo rozrośnięta, to jednak ta stocznia w jakiś sposób prosperowała zwłaszcza w, gdy mowa o, o próbach działalności w sferze offshorowej, tak zwanej, no jednakże niestety połączyła się z, ze Stocznią Gryfią, która tak naprawdę od wielu lat przynosiła milionowe straty. No to doprowadziło do tego, iż... Iż przy ówczesnej władzy, iż w trakcie obecnych rządów ta stocznia remontowa Gryfia, która ma być jakimś takim historycznym zalążkiem odbudowy tego przemysłu, zjadła tamtą stocznię niejako, bo retoryka ówczesnej władzy ukierunkowana była na, w, w, w takiej formule, iż aby stocznia Szczecińska Gryfia mogła prosperować przez y, następne lata, trzeba y, zamknąć tamten oddział, aby tutaj móc zbudować DOK, na który stocznia no, sama z siebie nie miała pieniędzy, tak. No i to doprowadziło do tego, iż, y, iż tamta stocznia powoli dogasza się, tak y, y, dochodzą. Y, Głosy, iż niektóre budynki zostają już wyburzane, a, a sprzęt przywozi się na, na teren Gryfi. No i właśnie niestety Prawo i Sprawiedliwość tutaj uznaje tę cenę jako jedyną możliwość, aby ta stocznia funkcjonowała. Oczywiście to, czy to jest racjonalne, czy nieracjonalne, to tutaj należałoby poddać szerszej dyskusji. Na pewno niewątpliwie trzeba wspomnieć, iż, iż nie tylko przez pryzmat tej władzy, tylko w ogóle władz na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dostrzega się taki mechanizm, w którym w radach niejako nadzorczych, tak? w, w radach jeszcze dyrekt, dyrektorskich tak? zasiadają ludzie nie z ramienia, tak jak to kiedyś, których wyłami, wyłaniano konkursowo, tylko po prostu z nadania politycznego, co w jakiś sposób podważa niejaką kom, kom, kompetencję tak? i kwestię związaną z przeprowadzeniem właściwych inwestycji. Niewątpliwie tutaj mm, można wymienić szereg na płaszczyźnie funkcjonowania stoczni remontowej Gryfi, szereg zaniedbań, ewentualnie również krótkowzroczności, takiej y, niejako y, przedsiębiorczej, czego przykładem, jest, no, czego przykładem jest chociażby remont y, statku ORP Lublin, który w jakiś sposób y, y, no, wydaje się trochę takim. Taką inwestycją niepotrzebną, bo, bo Stocznia remontowa Gryfia przyjęła zlecenie, od, na które w jaki sposób, które w jakiś sposób wymusiło państwo, aby zaczęła remontować statek wojskowy i ten statek cały czas stoi, choć de facto, Trudno powiedzieć, dlaczego wciąż wydaje się pieniądze i marnotrawi się ten kapitał, ale na pewno można wspomnieć o tym, iż, iż być może po prostu ówczesna władza obawia się, iż, iż Stocznia Szczecińska, która wciąż korzysta w jakiś sposób z, z pomocy publicznej, w jakiś sposób jej, jej taki... Mm, jej taka legalna bytność może zostać, mogłaby znowu zostać podważona, tak jak to, to uczyniono w przypadku Szczecińskiej. A jeśli chodzi o, o stocznię e, Gryfie, dzięki temu, iż realizuje zamówienia związane ściśle z marynarką wojenną, no to niewątpliwie jest to na pewno bardziej uzasadnione. I tutaj, z perspektywy prawa traktatowego, e, to nie powinno być uchybieniem. Jednakże to nie zmienia faktu, iż stocznia wciąż e, od wielu lat pozostaje. Z deficytami pozostaje zaniedbana, i wciąż brakuje jakiejś takiej realnej ręki, która by pociągnęła ten rynek. Dlatego też rząd wyszedł z założenia, iż, iż przedsięwzięcie infrastrukturalne polegające na, na zbudowaniu doku być może otworzy ten rynek. Dobrze, rozumiem, że to wszystko. Dziękuję, Kacper. Teraz, Jarek, czy mógłbyś przekazać to, co chciałeś przekazać? Yy, tak, ja bym się. Zabieram yy, yy, taką broszurę. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się do ekranu. Yy, to jest broszura, która została wydana przez Komitet Procesacyjny Stoczni Szczecińskiej, Portal Hon-Link SA. Z 2002 roku. Ja rozumiem, że te tematy bieżące może są bardziej interesujące, ale jeszcze tak, trochę polemicznie, trochę prostująco też do tej wypowiedzi mojego przedmówcy teraz. Więc to jest taki zbiór dokumentów, które po prostu zostały wygenerowane przez komitet protestacyjny oraz różnych listów poparcia, które oni otrzymali. I chciałem się dostosunkować, a propos tego tej. tej tej części wypowiedzi mówiącej o tym, że a propos aresztowania i osadzenia we więzieniu członków zarządu, no to jednak to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy jakby pracowników. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, to były wielkie bulwersacje i długo, wiadomo, że były te, też masowe te protesty, właściwie prowadzące były takie tygodnie, gdzie prawie dzień, dzień, dzień wychodzili na, na ulicę, a powodem było, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu niewypłacone pensje. I generalnie chodziło o to, że tutaj też pokażę, tu nie wiem, czy to chyba nie będzie widać, ale to jest zawiadomienie do prokuratury, które złożyło właśnie komitet protestacyjny podpisał go Janusz Gajek, który wtedy grał jakby rolę takiego szefa tego komitetu protestacyjnego i on właśnie zarzucał zarządowi między innymi że nie wypłaca na czas całej załodze pensji i sądy do dzisiaj zresztą niechętnie uznają tego typu jakby yy... Tak, tego typu przewinienie jako po prostu przestępstwo kryminalne. I, i, i mamy z tym jakiś tam problem, bo, no bo to nie były jakby opóźnienia małe, to były czasami wielomiesięczne opóźnienia, bo to dotyczyło różnych zakładów pracy, bo generalnie wiele przedsiębiorstw miało wtedy problem z, z płynnością. I ostatecznie wprawdzie sąd faktycznie uznał, że to nieuzasadnione było to zatrzymanie szefów. Firmy i wypłacono potem odszkodowanie. Natomiast z perspektywy, jakby, tak mówię, pracowników, to wtedy to wyglądało inaczej. Oni byli zbulwersowani, że, że ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Dodatkowo. Jakby tak przejrzeć dokładnie te materiały, które tutaj mam i całą tą sytuację, to istniało dużo podejrzeń o to, że, że ta spółka no nie była zarządzana tak, jak powinna być zarządzana, że tam były jakieś machinacje i tak dalej. Więc na ile, oczywiście teraz możemy rozstrzygnąć, na ile to były uzasadnione kwestie, natomiast nie ulega wątpliwości, że zarząd ówczesny się mocno potknął i że, no, że ten problem dotyczący. Postawienia w takiej sytuacji niewypłacenia pensji kilku tysiącom osób, no to jest jakiś poważny, poważny problem. To już nie jest problem nawet poważny tam konkretnych kilku czy tam jakiejś grupy rodzin, to jest problem dla całego regionu się powstał To musimy o tym pamiętać, bo to, to było jakby no, tak naprawdę załamanie dla, dla, dla Szczecina, bo to był jakby poważna. Największa, zdaje się, w dalszym ciągu wtedy firma w Szczecinie przeżywała tego typu trudności. Więc, więc znaczy generalnie myślę, że trzeba byłoby się bardziej przyjrzeć tej, 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 tej sytuacji, kto tam za co odpowiadał i za co był winien i czy słusznie, czy niesłusznie go a, a, aresztowano. Może niesłusznie, ale faktem jest, że pensji nie wypłacano. To ja tyle. Dobrze, zanim przejdę do pytań do Kacpra, jest pytanie do ciebie z czatu. Jelanda Kamińska pyta się, kto w Europie jeszcze ma w ogóle jakiekolwiek szansę na rozwój przemysłu stoczniowego, albo inaczej, gdzie przemysł stoczniowy ma szansę w Europie? To mi trudno tak powiedzieć. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, najnowsze, najnowsze takie analizy mówiące mówią o tym, że przemysł jakby budowy nowych statków, generalnie jakby jest i pozostanie jeszcze jakiś okres ulokowany głównie we wschodniej Azji, że tam, że jednak jakby dominująca pozycja Chin, Korei i Japonii na razie nie, be, nie ulega jakby w, wątpliwości i że, yy, no i że tutaj jakby w tym kierunku nic się w najbliższych latach prawdopodobnie nie zmieni. To znaczy Europa, mówiąc tutaj nawet o Polsce, no to oczywiście my tutaj mamy teraz taką swoją własną być może niszę yy, przemysłu stoczniowego yy, ale yy, i możemy ją jakby ro, ro, roz, rozpatrywać. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia no to oczywiście tutaj są jakby to duże rozproszenie na liczne państwa, jeżeli chodzi tam o różne specjalizacje. Wiadomo, że, że jeszcze nie tak dawno dużą rolę odgrywały na przykład Niemcy, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy Niemcy, czy rząd niemiecki i państwo niemieckie jest jakoś zdeterminowane, żeby chronić w, w, w tak masowo, jakby przemysł, akurat stoczniowy, jak tam wygląda teraz sytuacja. Prawda jest też taka, że. Te problemy związane z alokacją na Daleki Wschód, na, do, do Azji tego przemysłu powodowały, m, powodowały tak naprawdę protesty społeczne nie tylko w Polsce, nawet dokładnie w tym samym czasie takie protesty odbywały się na przykład w, w, w stoczniach niemieckich. To jakby jedna sprawa. A z drugiej sprawa, ta rozwój tego przemysłu też jakby budował siłę i... i i no jakby żądania też formułowały się na przykład wśród pracowników koreańskich, także w Korei przez lata 70., a właściwie głównie 80. Korea była świadkiem bardzo masowych wystąpień społecznych, również pracowników powiązanych z przemysłem stoczniowym. Więc z perspektywy takiej pracowniczej można powiedzieć, że, że tu cały czas jakby ten, ta, ta, ta ta kwestia dotycząca, jak wygląda rozkład siły między właśnie kapitałem, między tymi inwestorami, a, a pracownikami, jak oni pewne rzeczy y, odbierają i, 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 i czy protestują, czy nie protestują, cały czas ona miała miejsce. By, znaczy jednym z na pewno z powodów przeniesienia tego przemysłu y, na wschód było po prostu to, że tam te państwa, teraz szczególnie Chiny, no po prostu były zainteresowane tym, żeby utrzymać ten przemysł, powiązać go też ze swoim jakby produkcją eksportową, ze swoimi jakby firmami transportowymi i w ogóle z całą logistyką. I dopóki jakby ta Siła Chin jakby ekonomiczna w naszym ciągu jest i ona rośnie, no to sądzę, że jednak ten, ta kwestia dotycząca przemysłu stoczniowego będzie raczej tam się lokowała, a ja w, w Europie nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiegoś ponownego boomu, ponownego boomu. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zachęcam wszystkich oglądających do zadawania pytań na czacie. Teraz chciałbym zapytać Cię Kacprze, Na tle jesiennych protestów usłyszeliśmy dosyć dosadną krytykę ekipy rządzącej ze strony młodych ludzi. z Ciebie, Kacper, spytać, Ty jako młody człowiek, jak oceniasz działania ekipy rządzącej w przemyśle stoczniowym? Dobijesz prawo i sprawiedliwość, czy jednak, Twoim zdaniem, zgodnie z obietnicami zrobili najwięcej dobrego dla przemysłu? Hmm. No pytanie na pewno wymaga takiego złożonego, e, takiego głębszego rozpatrzenia. No, e, jakbym miał tak porównać, e, jakbym miał tak bardziej patrzeć e, respo, retrospekcyjnie na to, co się działo, no to e, no w jakiś sposób e, te takie pierwsze działania polityczne można było uznać za jakiś przełom, ale współcześnie współcześnie ja jako młody człowiek obserwując to wszystko, co, co, co wokół mnie, czasem mam takie poczucie, że, że to, co tutaj lokalnie w przypadku Świnoujścia, w przypadku Gryfi z ramienia tutaj lokalnych polityków no, mam wrażenie, że po prostu politycy którzy powołują się, tak, niejako utrzymują e, przekonanie, iż chcą, chcą odnowy, chcą, e, chcą naprawić krzywdy poprzednich rządów, w jaki sposób mam wrażenie, że po prostu traktują stocznie jako taką, mm, taką prostą, szybką autostradę do, do ulokowania się po prostu e, na odpowiednich pozycjach, tak. I tutaj po prostu miałbym wątpliwości, czy, czy te działania są prawidłowe, Zważywszy na to, że, że od tych szumnych zapowiedzi już wiele minęło, a Stępka chociażby, ta, ta szczecińska Stępka, z której zrobiono taki wielki boom, że tak powiem, medialny. Tak jak wstała, tak stoi, tak rdzewieje. Wiatr hula po pochylniach. No i od samego początku tak naprawdę było widać trochę, że że, że to jednak na razie wiele się mówi, niż, niż rzeczywiście się działa, a, a sytuacja no, niewątpliwie pogarsza się, niewątpliwie pogarsza się i brakuje mi, brakuje mi takich realnych, takich, e, takich działań, e, które, które rząd by podjął po prostu, bo uważam, że wypaczenia i po prostu zaniedbania e, są na tyle duże że tutaj naprawdę potrzeba by jakiejś takiej w tym przypadku chyba stosownie silnej, interwencjonistycznej ręki, która w jakiś sposób pomogłaby tym spółkom wyjść po prostu z tego, z tego kryzysu. A nie będzie to zadanie proste, dlatego że, dlatego, że przemysł stoczniowy już już dzisiaj dotyka, dotykają braki związane z zastępowalnością kadr. Tak? Stocznia szczecińska, która jak już mówiłem była takim największym takim katalizatorem, która w jakiś sposób wspierała inne, także prywatne przedsiębiorstwa związane z, z żeglugą morską, no w jakiś sposób spowodowała też, rozlała się jakby na inne sfery, płaszczyzny. No, oddziaływania, chociażby na edukację, chociażby na szkoły branżowe, które w jakiś sposób y, y, zaczęły troszkę odchodzić, tak jakby od, y, y, od tych swoich y, profili zmuszone, tym, że po prostu y, mniej ludzi za, zaczęło decydować się na, na takie, a nie inne kierunki, jak chociażby monter, ślusarz. Y, no, bo po prostu. Ci młodzi, którzy po prostu zobaczyli, jaka czeka ich w cudzysłowie Prosperita, po prostu yy, no, musieli dokonać niejako takiego, yy, takiej przemiany po prostu tego. Już przestał, prze, przestano po prostu wiązać przyszłość yy, wielu ludzi przestało wiązać przyszłość yy, akurat z tym przemysłem. No a jeżeli już no to yy, Niektórzy z nich może po prostu skupili się, ci, którzy zostali na, na tych spółkach prywatnych, które gdzieś tam funkcjonują, a jeszcze inni po prostu na, na emigracji. Tak? Poza tym to, co łączy te wszystkie stocznie, o których próbowałem z dziepko opowiedzieć, no to też na pewno zdewastowana infrastruktura, która, która jest efektem, to jest taką schedą właśnie, takim dziedzictwem tych przemian, bo jednak kiedy Stocznia Szczecińska chociażby upadła, no to w jakiś sposób wiele spółek, wielu też nawet polityków, no mówiąc kolokwialnie, położyło łapę po prostu na tym dobytku infrastrukturalnym. Zaczęto sprzedawać rusztowania, spawarki, zaczęto nawet wywozić, sprzedawać się na zachód nawet kolektory, które dostarczały po prostu spawaczom możliwość działania na miejscu. Tak? No i po prostu to w jakiś sposób, no do tego stopnia nawet, że, że z betonowych wylewek wciąż dzisiaj wystają druty. A to samo dzisiaj dzieje się właśnie z chociażby z tym ST3, które prawdopodobnie na pokrycie długów no, niszczy tą infrastrukturę, którą w jakiś sposób zbudowano na kredytach, a teraz trzeba oddać. Tak? To samo wedle doniesień dzieje się w Świnoujściu, więc po prostu przemysł, który stoi, doprowadza do tego, iż brakuje nam ciągłości kadr, w zakresie edukacji e, ciągłości też e, tych fachowców, którzy tam e, y, wyjechali za granicę, wielu z nich e, niebawem będzie powoli przechodziło na emeryturę. I po prostu nie będzie tutaj takiej e, no, takiej naturalnej zastępowalności, bo już dzisiaj dochodzą słuchy, iż chociażby w Stoczni Gryfia, że tam tak naprawdę praktycznie w ogóle nie ma młodych ludzi, a jedyni młodzi to są. E, to są Ukraińcy, tak? I wielu właśnie też dopatruje się raz, w złej sy sytuacji, która na starcie nie zachęca młodego człowieka, a dwa tego, że, że też szkoły branżowe, ich sytuacja w jakiś sposób, ich niejakie takie przestawienie się, tak? No też w jakiś sposób sprawia, że ci młodzi ludzie nie mają gdzie Coraz, coraz, mniej mają, coraz, że tak powiem, mniej możliwości, mniej takich realnych narzędzi po prostu mają do tego, aby tę wiedzę posiąść i z tą wiedzą przyjść. Bo są też tacy, którzy w jakiś sposób e, trafiają na te stocznie, ale oni nie są w stanie się utrzymać. A e, W interesie pracownika, który niekiedy lekko, który, który niekiedy ciężko, no, po prostu. E, Wiąże koniec z końcem, po prostu nie, no, nie, no nie jest to, żeby żeby po prostu uczyć tych ludzi. Tak? Tutaj brakuje takiego, że tak powiem, buforu, takiego korytarza. Tak? I tutaj jest wiele takich czynników. No a poza tym też trzeba wspomnieć, iż, iż tak na dobrą sprawę. Te stocznie utraciły po prostu natu, natu, naturalne miejsca zbytu, naturalne powiązania gospodarcze, które się e, kształtowały od, od dziesięcioleci. Tak? Nawet, e, nawet e, można mówić od, o, o czasach e, technokratów skupionych wokół e, Edwarda Gierka czy, czy wielu innych, i te jakieś tam powiązania, chociażby związane z rynkiem enerdowskim dawnym, no po prostu się rozpadły, tak, i tutaj w jakiś sposób, no to jest takie bolesne I, i tutaj po prostu trzeba dużych nakładów finansowych, aby zachęcić młodych ludzi, aby odbudować niejako tę infrastrukturę, która uległa przez te lata stagnacji, po prostu destrukcji, tak, i tu jest tak, wiele takich czynników, które by wykładały, wymagały po prostu wyłożenia wielu czynników, znaczy po prostu wyłożenia y, y, takich konkretnych starań, tak, finansowych i takich konkretnych inwestycji, tak, ale nie mogą tego uczynić y, tacy politycy, którzy po prostu y, traktują stocznie jako y, miejsce krótkotrwałych zabiegów, Uwarunkowanych po prostu takimi czy innymi obecnymi dążeniami politycznymi, tak? Więc. Więc po prostu już kończąc ten wywód, no niestety uważam, że, że nie jestem w stanie powiedzieć, że, że, że PIS zrobiło jakoś szczególnie więcej. Bo, bo jednak. Może obecnej władzy nie wiąże się tak z likwidacją zakładów pracy, jak bardzo często stoczniowcy właśnie przypisują to rządom SLD czy rządom platformy. No, ale jednak już coraz więcej pojawia się takich przykładów po prostu przejmowania tych samych rozwiązań, braku kompetencji braku pomysłu po prostu na, na ten przemysł. No i też dzieją się takie sytuacje jak chociażby ze stocznią w Świnoujściu, tak? Czyli jednak też w jakiś sposób ta tradycja z, zamykania i po prostu później takiej samo, samoistnej, niszczącej się infrastruktury w nieużytku, no, no to wszystko wciąż funkcjonuje. No Trzeba powiedzieć, trzeba jeszcze na pewno poczekać. Yy, zobaczyć, jak to będzie wyglądało chociażby z budową tego Doku. Jednakże mówię ja mm, trudno mi powiedzieć, trudno mi jednoznacznie stwierdzić, czy, czy takie y, pośrednie działania jak budowa Doku rzeczywiście y, naprawią, tak? Bo stoczni y, Gryfi wciąż grozi chociażby zapaść, tak, y, nawet spotęgowana mówię. Y, no tym brakiem kadr, tak, chociażby, no. A stocznia, która będzie polegała jedynie na, imigrantach, na, na tak, czasowych, no, no, nie można związać z nią jakiejś takiej klarownej, długofalowej przyszłości. Dobrze, Kasper, dziękuję za Twoją odpowiedź. Teraz chciałbym zadać pytanie, się włączyłem. Teraz chciałbym zadać pytanie do Jarka. Liberalni politycy i dziennikarze lubią powtarzać, że sprawa jest prosta. Publiczne równocześnie nie rentowne. Musi upaść. Na ile rentowność wynika z polityki, a ile obiektywnej logiki ekonomii? Albo pytając się wprost, czy tradycyjnej klasie robotniczej stoczniowcom, górnikom zostaje już tylko praca w Amazonie? Znaczy no tutaj jest taka sytuacja, e, znaczy bo to to znaczy, trochę taka jakby tutaj, jak to powiedzieć, taka smutna pieźń na temat przemysłu stoczniowego nam wyszła, że on się jakby zwinął. Znaczy, no, on się zwinął z jakichś konkretnych przyczyn, nie? Znaczy jedną z tych przyczyn, z perspektywy takiej pracowniczej, no to było między innymi to, że właśnie nikt tak naprawdę nie nalega na, 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 na stocznie, bo stocznie były przez te właśnie ostatnie 50 lat bastionem silnych związków zawodowych. Licznych protestów pracowniczych i ruchów rewindykacyjnych, które żądały konkretnych zmian w prawie pracy, pozytywnych dla pracowników, wyższych stawek itd. Kluczowa rola przemysłu stoczniowego w tej kwestii właśnie polegała na tym, że za przykładem stoczniowców czy innych grup pracowników, jak na przykład górników, że po prostu idą inni. Też pod, ze swoimi żądaniami. Więc generalnie rzecz biorąc, to, o którym rozmawiamy, tak trochę ze stricte ekonomicznego punktu widzenia, no to jest ważne, żeby prześledzić, jak struktura rozwoju systemu kapitalistycznego, gospodarki kapitalistycznej, jak to wszystko przelega, przebiega, na czym to polega. Natomiast tu musimy sobie jasno powiedzieć, że, że to nie jest tylko kwestia likwidacja. Przemysłu stoczniowego to nie jest tylko kwestia jakby ekonomiczna, to jest jedna strona medalu, druga strona medalu, no to właśnie jest ta strona pracownicza, ta strona, strona społeczna. Więc intencji polityków, czy nawet ekonomistów, nie leży tylko nie leży tylko to, że, że coś jest nierentowne, to musi upaść i tak dalej, bo pod tą jakby pod tymi niby niekwestionowanymi prawami kryje się po prostu ta oto myśl, że, że jesteście za drodzy, tak? żądacie zbyt wiele, za do, że dużo chcecie. Nie? Nagle się okazuje, że, że, że jakby to jest główny problem. Czyli, żeby gdyby nie, nie to nie żądania i oczekiwania, Robotników, to by jakoś przedsiębiorstwo dobrze działało i by sobie dało radę na rynku. Ale ponieważ są takie te roszczenia, są za drodzy, no to po prostu tą produkcję przenosimy gdzie indziej. Przenosimy ją najpierw do kraju, gdzie po prostu nie ma związków zawodowych, gdzie państwo po prostu jakby gwarantuje, że protesty społeczne zostaną stłumione w zarodku, no i tam ta produkcja natychmiast jest o wiele bardziej opłacalna. Więc ten czynnik jakby społeczny, pracowniczy jest tutaj szalenie ważny. I, I mamy liczne przykłady właśnie likwidacji różnego, jakby różnych branż, czy różnych, jakby, nazwijmy to, obszarów gospodarczych, czy znaczy przemysłowych, które po prostu właśnie w ten sposób, w ten sposób też należy traktować. Jest to, nie jest to tylko wymóg jakby ekonomiczny, nie jest to jakiś wymóg jakby praw ekonomicznych, takich ślepego rynku, tak? Nie, to jest pewna gra między różnymi, różnymi elementami. No i są to właśnie ten trzeci gracz, czyli właściciele kapitału, którzy chcą go inwestować w tak skonstruowane przedsięwzięcia, gdzie robotnik dostanie jak najmniej, a oni będą mogli wyciągnąć jak najwięcej, pod postacią czystych zysków akcjonaria, akcjonaryjnych, y, znaczy polegających na wypłacie wykłaci, dywidend jako akcjonariusze, czy jako licencjonodawcy, czy jako prowizja od przekazanych zleceń. No, jakby te mechanizmy, które tutaj się pojawiają, są, y, 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 są różne. I tutaj myślę, że też jak tutaj mówimy, znaczy kapitalizm potrzebuje, znaczy cała ta gospodarka potrzebuje tych, tych, tych wszystkich ogniw, gdzie, 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 gdzie ta transmisja tych towarów, gdzieś to się sprzedaje, kupuje, gdzie to wszystko po prostu kotuje się. Więc, więc te protesty i tak się będą nasilać, bo to ta lokacja nic nie daje. Znaczy, faktem jest, że pracownicy już nie przychodzą do fabryk, tam nie wiem. W Szczecinie, tylko pracują w, w Amazonie, tak, coraz częściej. W Poznaniu to też nie jest tak, że można, bo, można patrzeć na przemysł, hmm, przemysł hmm, znaczy na, na zakład cegielskiego jako przemysł stoczniowy, a można patrzeć jako przemysł metalowy. I ten przemysł metalowy, on nie, on nie zniknął. To dzięki tej infrastrukturze, tej infrastrukturze, hmm, jakby zakładów cegielskiego, Um, usadowił się w latach 90., tak mniej więcej w zasadzie w połowie lat 90., w drugiej połowie lat 90., yy, no, koncert Volkswagen, tak, który. Jakby literalnie na, 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 yy, na infrastrukturze. Jedna z fabryk jest usytuowana zaraz obok Cegielskiego. To jest część Cegielskiego dawna. Ona jest po prostu na infrastrukturze Cegielskiego. To tutaj mógł powstać wielki zakład Volkswagena w Poznaniu, yy, produkującego oczywiście samochody, yy, nie dlatego, że. Że znaczy, no właśnie dlatego, że tutaj istniała istniała możliwość postaci właśnie tej całej infrastruktury, no jakieś, jakby możliwości też kształcenia pracowników i przerzucenia ich potem do, 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 do tej fabryki. Duża część tych pracowników, która spawaczy, która w ogóle czy w ogóle pracowników, którzy utracili pracę w cegielskim, no przechodziłam były takie fale, gdzie przechodzono po prostu do, do pracy w zakładach zakładach Volkswagena. gdzie ta już konstrukcja jakby współpraca znaczy. Ta, ta, ta relacje między, między pracownikami a managementem i między właścicielami już po prostu zupełnie inaczej była poukładana niż to było w cegielskim, gdzie tradycyjne związki zawodowe miały silną pozycję, gdzie, jak pokazywałem to na wykresie, jeszcze. W koniec latach 90. te pensje były wyższe od przeciętnego, średniego zarobku w kraju, i no to, to się potem, znaczy teraz w, w, jakby w Volkswagenie też to się zmienia, też są relatywnie wysokie, wysokie zarobki. I teraz, znaczy, to jest jakby kolej rzeczy, to znaczy, pracownicy po prostu przechodzą do kolejnych branż, takich właśnie związanych z logistyką, czy to jest przewożenie towarów statkami. I produkcja tych środków, jakby yy, tych środków transportu, czyli produkcja w stoczniach i przewożenie tych towarów statkami, czy to jest właśnie cała logistyka związana z, z, yy, z Amazonem. Więc cała polityka gospodarcza to na pewno nie jest tylko ten prosty mechanizm ry rynkowy. Także nie da się tego ugryźć tylko od tej, od tej, od tej strony. A z drugiej strony, to tutaj trochę pobrzmiewało yy, w tej wypowiedziach, i w pewnych testach tak, taka, taka koncepcja. Znaczy, moim zdaniem, to trzeba być ostrożny w twierdzeniu, że państwo może powrócić do polityki jakby ręcznego sterowania gospodarką, takiego etatystycznego. Moim zdaniem, to będzie trudne. bo My jesteśmy w innym w ogóle momencie, jakby sytuację, znaczy gospodarka kapitalistyczna zawsze była globalna, ale nigdy nie była do tego stopnia zglobalizowana, to znaczy nigdy te, z różnych powodów te powiązania międzynarodowe nie były tak, tak silne, te uzależnienie od handlu międzynarodowego nie było tak silne, więc, więc czy tutaj, to znaczy to była taka wielkie pytanie całego ruchu alterglobalistycznego w 2002 roku, czy, czy możliwa jest do takiego jakby etatystycznego jakby polityki etatystycznej polityki gospodarczej, tak? Czy możliwe jest na przykład ręczne odbudowanie od podstaw, od podstaw tego przemysłu? Stoczniowego. No, moim zdaniem, to będzie trudne. Musimy też pamiętać, że te jakby projekty, infra, rozbudowy infrastrukturalne, one znaczy nieraz w podręcznikach czy tam w jakichś opracowaniach ekonomicznych, to nieraz ładnie wyglądają, ale one się też odbywają z jakimś konkretnym też, jakby powiedzieć, kosztem społecznym. To nie jest tak, że odbudowujemy tą, tą infrastrukturę i to nie będzie i to nie będzie kosztowało to, jeżeli Państwo ma to zrobić, znaczy, jeżeli Państwo ma to zrobić, no to niestety to y, jakby społeczeństwo będzie musiało zapłacić. To znaczy, y, to któraś grupa jakby zawodowa y, niestety będzie musiała to, y, to jakby y, na tym pewnie by, by, by straciła. Więc ja bym tu był taki dosyć sceptyczny, ale odpowiadając na to, to no to nie jest tak, że to, y, że to jest tylko czysta taka gra ekonomiczna, ale też nie uważam też, żeby tutaj te możliwości jakby polityki gospodarczej konkretnego państwa były takie same jak nie wiem 50 lat temu czy nie wiem czy 80 lat temu, tak? To jest zupełnie nowa moim zdaniem sytuacja ekonomiczna na świecie. Dobrze, dziękuję. Kuba na czacie zadał pytanie czy możemy wyciągnąć z tego jakieś wnioski, które można przełożyć na budowanie siły związkowej w teraźniejszości i przyszłości, choćby w innych branżach? Z tego, w sensie, z tego, jak, jak się rozwijała siła stoczniowców na tle historycznym? Znaczy, ja myślę, że z tego, co my żeśmy tutaj powiedzieli, no to ważne jest, żeby właśnie takie rzeczy analizować i śledzić. Znaczy, z czego wynikała, znaczy, tutaj my czasami mówimy wewnątrz naszego związku, jak dyskutujemy, że mamy tutaj dwie jakby siły, Siły jakby takiego siły przetargowe pracowników. Jedna wynika z tego, że oni są skupieni w jednym, w jednym miejscu, tak jak w dużych stoczniach, tak czy kopalniach, czy w ogóle w dużych zakładach pracy. Więc są skupieni w jednym miejscu, są mocno zintegrowani. No, i że ta produkcja ma kluczowe znaczenie dla całej tej gospodarki. I w wiele lat przemysł stoczniowy pełnił taką rolę. Tak naprawdę w prl związki zawodowe to no nie były jakby autonomiczną siłą pracowników, a mimo to i w latach 70., w roku 70. i 80. roku, wbrew bardziej związkom zawodowych niż dzięki związkom zawodowym, dochodzi do wybuchu społecznego, no bo po prostu jakby siła przetargowa pracowników, pracowników w tej branży była po prostu ogromna i też był jakby punktem odniesienia dla innych branż i innych pracow pracowników. I druga to jest kwestia oczywiście organizacji związkowej, czyli to jest taka siła przetargowa, ale o charakterze organizacyjnym, czyli nie, nie taka strukturalna, tylko no, że pracownicy są jakby zorganizowani. No i tutaj wnioski są dwa. Po pierwsze, nigdy nie ma tak według mnie, takiej sytuacji, żeby w gospodarce obecnej nie istniały branże, które są kluczowe i, i gdzie pracownicy nie będą się organizować, nie będą protestować. No teraz protestują coraz częściej właśnie powiązani zresztą między sobą na skalę międzynarodową pracownicy Amazonu i to są jakby, czy w ogóle kwestie pracowników logistyki odgrywają coraz większą rolę te protesty. No i druga kwestia to jeżeli ta jeżeli jakby... W nowych okolicznościach organizuje się tych pracowników na takich prekar, prekarnych, niestabilnych formach zatrudnienia, co utrudnia im jakby taką siłę, uzyskanie takiej siły strukturalnej, no to mimo wszystko muszą to przezwyciężyć i próbować się zorganizować i tworzyć silną, jakby taką siłę przetargową, ale o charakterze organizacyjnym, jako po prostu, jako po prostu związki zawodowe. Więc jest to też oprócz tego, że śledzimy momenty, gdzie się jakby ci te protesty jakby ogniskują i, i co one nam mówią, co podpowiadają wszystkim nam, w jakim kierunku to, 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 to idzie, jakie są żądania i, i co możemy się spodziewać? To druga sprawa no to oczywiście zbudowanie sukcesywne i konsekwentne budowanie związków zawodowych, które będą po prostu starały się wykorzystać w, w każdych okolicznościach tą swoją siłę organizacyjną, którą uzyskują, no albo też nie uzyskują, no to, to wiadomo, że to, jest, że to nie jest kwestia łatwa i, i tym bardziej, że oczywiście pracodawcy czy, 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 czy przedsiębiorcy kapitał raczej po prostu no nie, 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 nie stoi z otwartymi rękoma i nie przyjmuje tych związkowców. Tak, jak to trochę można by wyczytać z ustawy o związkach zawodowych, że mówi tam: Dzień dobry, zapraszamy, to proszę nam tutaj założyć związek zawodowy. Jak wiemy, tak się to nie odbywa. Więc, więc, no tak, no to taki byłby ten wniosek. Więc. Więc mniej moim zdaniem wynika z, z tej analizy dotyczącej przemysłu stoczniowego, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą samego rozwoju struktury gospodarki, akurat w tej konkretnej branży, a bardziej jest to interesujące, jak się tutaj to wiązało właśnie z wystąpieniami pracowniczymi. I, i ta teza, że, że, ten, że ten, ta branża upadła nie tylko dlatego, że nie było koniunktury gospodarczej, chociaż to było też ważne, ale właśnie z powodów tego, że tutaj był za silny w Europie ten ruch i w Polsce był za silny ten ruch, że, że po prostu inwestorzy, kapitał szukał nowych możliwości inwestowania. I za każdym razem to się tak dzieje. Kiedy wybuchły protesty w przemyśle stoczniowym, i w okolicach pomysłu stoczniowego, w Korei, no to w konsekwencji przeniesiono to prędzej czy później, przeniesiono tą produkcję do Chin. I w Chinach też wybuchną protesty, albo już istnieją protesty i też tą, to, to po prostu nie da się tego, jakby no, tego nie można uniknąć, bo no, bo po prostu przychodzą ludzie, organizują się, y, mogą pracować na początku za nędzne pieniądze, no ale mają potem potem swoje potrzeby, swoje żądania, no i przychodzimy do kolejnej fazy walki, kiedy, y, kiedy powstają właśnie tego typu y, kwestie. Ale czy można to jakby zawrócić i, i, i stworzyć kolejny jakby, jakby przemysł stoczniowy, dwa w Polsce, drugi. drugi Trzecią, trzecią koniunkturę, albo jakby trzeci sezon, że tak powiem, no to, no to nie wiem, to mi się wydaje, że to byłoby trudne, że, ta, że, to, że to już, że to już nie, nie, nie wróci w tej wersji, że to już nie wróci, że ten przemysł taki pomniejszony, bardziej remontowy, nastawiony na małe. Jednostki na jakieś specyficzne formy budownictwa w różnych krajach europejskich może przetrwa, i on będzie już się po prostu rządził swoim własnym wewnętrzną, jakby logiką. Nie spodziewam się, żeby za mojego życia, a nawet za waszego życia, żeby tutaj jakby pojawił się z powrotem przemysł stoczniowy. Dobrze, dziękuję. Z racji tego, że już dosyć długo jesteśmy na żywo, chciałbym Was zadać ostatnie pytanie. Czy według Was przemysł stoczniowy jest jeszcze do odratowania? Dlaczego tak, dlaczego nie? To pytanie podsumowuje, można powiedzieć, całą naszą dyskusję i odpowiada na pytanie zadane w samym tytule naszej dyskusji. Chciałbym, żeby. to, to, to może Kacper, bo ja już chyba odpowiedziałaś. No, chciałbym, pytanie. żeby zaczął Kacper. Przemysł stoczniowy da się odratować, tak? Hmm. Tak, pytanie brzmi jeszcze raz powtórzę Ci, czy według Ciebie przemysł stoczniowy jest jeszcze do odratowania? Dlaczego tak? Bądź, dlaczego nie? Hmm. No szczerze powiedziawszy, jak już wcześniej w jakiś sposób argumentowałem swoją wypowiedź, Myślę, że byłoby to bardzo trudne na ten moment. Bardzo łatwo jest niszczyć, ale nie jest niszczyć albo po prostu pozwalać ulegać samodestrukcji, a trudniej z kolei zbudować coś, tak? Na nowo i to jest bardzo problematyczne ze względu tak jak już mówiłem na to jak wygląda zastępowalność kadr na to, ile trzeba by teraz włożyć, aby ze stanu, włożyć pieniędzy oczywiście, żeby ze stanu surowego stworzyć jakąś nową prosperitę, która w jakiś sposób w szybkim tempie by nam oddała to, co, to, co, to, co my jako państwo, że tak powiem, utraciliśmy. No a poza tym, jak już wspomniałem, no, niestety, bardzo trudno jest teraz tą fachowość, która gdzieś tam kiedyś się konsolidowała, znowu zebrać do, przy, do przysłowiowej kupy, mówiąc trochę kolokwialnie, żeby tych pracowników, którzy już osadzili się w rzeczywistości pracy na emigracji, czy po prostu ewentualnym przebranżowieniu albo po prostu y, zaczęli funkcjonować w obrębie spółek prywatnych. Y, no, trzeba by naprawdę stworzyć takie konkurencyjne warunki. Poza tym też kwestia tego, y, co z rozwiązaniem, jakby jakie rozwiązanie by należało przyjąć w sprawie. Y, tych spółek prywatnych, które w jakiś sposób też zaczęły korzystać z tej infrastruktury. Myślę, że to by kosztowało szereg złożonych procesów. I nie wiem, czy byłoby to proste z punktu widzenia prawa, aby to w szybkim tempie wszystko unormować. No niestety, na pewno przemysł stoczniowy jest to taki. Jest, jest to taka forma, na którą, no, która też w jakiś sposób. Byłaby trudna ze względu na, na, na konkurencję, tak obecnie, którą w jakiś sposób wchłonęły inne państwa. Niemcy, Norwegowie. No to jest tutaj ta, taka linearność, ciągłość, tradycja. No, no nie każde państwo pozwala sobie na, na naprawdę rozwinięte wyspecjalizowanie w tej dziedzinie, i myślę, że teraz budowanie tego, no może nie od zera, bo, bo jednak w Polsce funkcjonuje wiele spółek, które wciąż e, w jakiś sposób wiodą prym e, spółki produkcji jachtów nawet, chociażby te, te pomniejsze. E, ten rynek wciąż jest obecny. E, ale gdy mowa o jakiś takich molochach, które by trzeba było znowu reaktywować, aby na przykład były konkurencyjne na przykład dla portów w Rostoku, czy, czy w Hamburgu, czy gdzieś jeszcze indziej, to myślę, że. No, przy obecnej polityce uważam, że nie jest to możliwe. Ale też trudno mi teraz realnie zaproponować temu rządowi czy innemu politykę, która w szybkim czasie by pozwoliła na, na odbudowę, bo to są jednak wieloletnie zaniechania i trudno powiedzieć, czy, czy, czy nawrót, czy taki szybki nawrót do tego, a nawet nie szybki, tylko taki stopniowy jest, jest, jest obecnie realny, tak? Dobrze, dziękuję Kasprzy. Teraz proszę, żeby Jarek... Powiedział, co ty sądzisz? Ja może krótko, nie myślę, że można by było to, bo już chyba odpowiedziałem. Znaczy, jestem sceptyczny, bo no faktycznie tutaj to nie ma takiego jakby prostego. Yy... Nawet nie ma warunków ani takich globalnych, ani tak z ekonomicznego punktu widzenia. Ciekawsze jest pytanie raczej o to, co nas uczy ta, ta, ta sytuacja. Znaczy to, jak zostało właśnie to przeprowadzone, jak odbywał się ten rozwój i jak odbył się upadek przemysłu stoczniowego w Polsce. Co to nam mówi o tym, jaką rolę pełnią związki zawodowe, pracownicy. Jak to właściwie, co to świadczy o tym, jaką, pod kątem tego, jaką mamy przyjąć strategię działania jakie były słabości, Pracowników i związków zawodowych w kontekście stoczni, że pomimo wielu wystąpień, pewnych rzeczy się nie udało uratować, a być może były sukcesy, być może też to nie jest przemysł, o który nam warto walczyć, tak? bo to niekoniecznie, znaczy mówię mówimy my, jako, jako świat pracy, tak, jako, jako i jako związki zawodowe. Może jest tak, że, że tutaj jesteśmy przywiązani do pewnego do, do pewnego już mitu, tak, to znaczy oczywiście są Teraz zakłady pracy i one stocznie małe, remontowe, może większe, które po prostu mają tak prawo egzystować i tam powinni pracownicy walczyć o swoje prawa i, i, i o swoje miejsca pracy, tak jak każdego innego zakładu pracy. Natomiast yy, należy się zastanowić, yy, czy, czy, czy te, czy, czy, no właśnie, czy. Yy, do czego doprowadziły jakby cały ten ruch jakby społeczny, ruch związkowy, który tak naprawdę rozpoczął się w stoczniach i doprowadził i, jakby, i, 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 i na tej kanwie wygenerował się system, który ostatecznie zlikwidował, zlikwidował, zlikwidował stocznie. To jest też takie dosyć ciekawe pytanie, bo podobnie mamy z górnikami, tak, na mamy dwa w 1980 roku mamy Szczecin, mamy Gdańsk, gdzie podpisano i. Jastrzębie, czyli jakby przemysł górniczy, przemysł wydobywczy, gdzie też jest likwidowany z tych czy innych powodów ekonomicznych, społecznych, też silny bastion pracowników, silny bastion związków zawodowych, gdzie po likwidacji przemysłu stoczniowego, górnictwa i innych branż, gdzie związki zawodowe miały mocną pozycję, gdzie teraz będą związki zawodowe, w czym będą miały oparcie? I czy jak nie będą miały oparcia, czy to oznacza, że, że pogorszą się w ogóle wszystkim warunki pracy? To, to, to są dla nas ważne pytania. To znaczy, w dalszym ciągu yy, przemysł stoczniowy by dla nas może byłby ciekawszy z perspektywy nie tego, że produkowano tam statki, ale tam właśnie z naszej perspektywy ważne było to, że oprócz tego, że. Była to oczywiście ta kwestia ekonomiczna, to jeszcze to, że tam się po prostu kłębiły te najważniejsze działania dotyczące ruchu związkowego i że one ustanowiły to stamtąd po prostu wymuszono wszystkie wolne soboty, tak? to stamtąd były jakby pewnego typu postulaty były zgłaszane, które powinniśmy jakby widzieć właśnie, to widzieć, znaczy to, to, jaką rolę kolejne jak, czy taką na przykład rolę mogą ode, o, o, yy, odegrać dzisiaj współcześnie? takie wielkie centra logistyczne typu Amazon, a nie tylko Amazon, bo, bo wiele innych, tak? Czy one tam, gdzieś się kłębią, bo już właściwie mówiliśmy, że nie ma będzie wielkich zakładów pracy, a są te wielkie zakłady pracy. Czy być może to przemysł samochodowy? Polska jest w dalszym ciągu centrum dosyć silnym w Europie produkcji samochodowej, dzisiaj większym niż kiedykolwiek wcześniej, więc dokonał się być może jakiś zmiana cyklu. Cegielski nie był od początku jakby... Producentem przecież silników okrętowych, był kiedyś producentem najpierw maszyn rolniczych, potem to odrzucono, bo nie było już intratne, potem produkowano parowozy i, 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 i wagony. Jak się rozwinął już przemysł kolejowy, jak się po, sieci kolejowe, już nie było takiego przyrostu i potrzeb, no to właśnie przebranżowił się. Chociaż jakby produkcja jeszcze taboru kolejowego istniała w, i istnieje do dzisiaj w jakiejś mierze, to, to właśnie zaczęto produkować na rzecz przemysłu stoczniowego. Dzisiaj można powiedzieć, że ta już nie pod szyldem jakby cegielskiego, ale jakby ten masowy przemysł się odrodził właśnie w postaci przemysłu samochodowego w okolicach Poznania. Tak, mamy wiele fa fabryk i wszystkie Volkswagena, to prawda, ale jest ich kilka. I, I to są też tysiące jakby ludzi, często ludzi, którzy, to już są starsi pracownicy, już dzisiaj to są zupełnie młodzi, ale jeszcze nie tak dawno to w jakiejś tam mierze to byli pracownicy Cegielskiego. Więc można powiedzieć, że w jakimś sensie to niczym, to niczym tutaj to jakby ta sytuacja cały czas, te pytania są otwarte. To jest jakby najważniejsze dla nas. Dla, dla nas pytanie, czy można, jak można, i czy można pomóc tym stoczniom, które jeszcze istnieją, i tak naprawdę już nie patrząc w przeszłość, jak była wielka, jakie one dzisiaj mają potrzeby i co powinno być spełnione? I drugie, jeżeli przemysł stoczniowy przestał być tym jakby bastionem, Walk pracowniczych i bastionem związków zawodowych, no to pytanie, gdzie ten bastion dzisiaj upatrujemy? To powinna być na przykład temat następnej dyskusji. Gdzie powinniśmy skierować swoje, swój wzrok, gdzie powinniśmy, swój wysiłek jako związki zawodowe, jako związek zawodowy, i gdzie powinniśmy walczyć? To jest ważniejsze, moim zdaniem, jakby wniosek z tej naszej dyskusji. Dobrze, na zakończenie, już samo chciałbym dokończyć to, co mówię na samym początku o naszych, yy, naszych czyli o MPP, Pomorskie działaniach w kierunku yy, wsparcia związkowców. Yy, 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 to wszystko zaczęło się od te tego, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że trzy związki zawodowe, działające na terenie szczecińskiej yy, Stoczni Gryfia, wystosowały list do Krzysztofa Zaręby, byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, który którym zarzuciły mu nikczemność. I brak szacunku do pracowników. Zaręba to, to jest typowy nominat partyjny. Okazało się, że jest bardzo też nieudolnym menadżerem. Przedsiębiorstwo stanęło na skraju upadłości. Nie przeszkodziło to jednak Krzysztofowi w wzięciu w leasing aż trzech limuzyn. Mam przy sobie nawet pamiątkę. Megafon, <gryw> używaliśmy podczas protestu w Unowie. Razem z oddziałem pomorskim i stoczniowcami z, 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 z pobliskiej stoczni w Świnoujściu oraz w Szczecinie postanowiliśmy zablokować rondo w e, 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 jak Tak jak na początku wspominałem, żądaliśmy pewnej odbudowy polskich stoczni zgodnie z obietnicami, które rząd... E, e, Żądaliśmy także skończenia z partyniactwem w stoczniach, żądaliśmy otwartości na głosy związkowców, żądaliśmy zapewnienia miejsc nauki zawodów związanych z przemysłem sto, stoczniowym. Krzyczeliśmy, miała być dobra zmiana, a stocznia będzie zaorana. W ten sposób próbowaliśmy w pewnym stylu podsumować. Nie, brak spełnienia ze sto, obietnic ze strony rządzących, y, które te deklarowały skuteczną pomoc dla przemysłu tościowego, zdaniem związkowców i te zdanie podzielamy, zapowiedzi okazują się czymi obietnicami, deklaracjami bez pokrycia. Po, y, y, Socy związkowcy, stoczniowcy z, z, z Gryfi m, ma, mieli dość, mają dalej dość zwodzenia ich od lat obietnicami rządzących, którzy, którzy deklarowali realną pomoc dla stoczni. Naszym zdaniem, czyli nas i związkowców, z tych obietnic się nie wywiązali. Blokada odbyła się na rondzie w Łunowie. Zablokowaliśmy drogę krajową S3 i dlatego na końcu chciałbym zaprosić wszystkich tych, którzy jeszcze nas oglądają, o Kontakt, jeśli chcą razem z nami walczyć o pewną, można powiedzieć, lepszą przyszłość dla nas, młodzieży, prosi, prosili bym o kontakt z nami i o ewentualne działanie razem z nami. Oczywiście zachęcam też do kontaktu z inicjatywą pracowniczą, która nam bardzo pomogła w organizowaniu, jak i dystrybucji materiałów do stoczniowców. Dziękuję za uwagę. I miłego wieczoru wszystkim życzę.